ulicy Kusocińskiego, prawda? No i oczywiście szkoły podstawowe, tutaj jest jedna, druga jest 34, liceum ogólnokształcące jest na terenie dzisiejsze, liceum Konopnickiej. No i oczywiście także przychodnie, dwie przychodnie zdrowia i przedszkola, też dwa są tutaj umiejscowione. Tak, przy Sowińskiego i niedaleko, po drugiej stronie Chrobrego, tam przy ulicy, więc pełna... no i oczywiście chyba najładniejsza filia Biblioteki Miejskiej w Radomiu, filia numer 6 przy ulicy Kusocińskiego. Teraz, prawda, na urodę tego osiedla, przede wszystkim teraz wpływa chaotyczna termomodernizacja tego osiedla, która powoduje, ta cholerna pasteloza troszeczkę psuje to, ale poza tym też niektóre bloki miały takie bardzo przeszklone klatki schodowe. No i ta termomodernizacja zniszczyła na żwirki i wigury, tutaj też jest przy Chrobrego i na Sportowej jeszcze jest kilka tych bloków właśnie z takimi przeszklonymi klatkami. No ale atutem tego osiedla jest to, że ono jest bardzo, bardzo zielone, no i główna bolączka to jest brak miejsc parkingowych na tym osiedlu, bo w tym czasie, jak budowano te osiedle, według pewnych wytycznych to robiono, że w jednej klatce maksymalnie może mieć rodzina dwa, może być w dwóch mieszkaniach, mogą być tylko samochody, więc tak zaprojektowano te osiedle. No a teraz nikt się nie spodziewał takiego gwałtownego wzrostu zmotoryzowania Polski i Polaków. Dobrze, to już chodźmy tam pod Stokrotę.